Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmówka Z. Ja nazywam się Tomasz Ochota, a dzisiaj moim gościem jest... Jakub Kusior. Witam Cię bardzo serdecznie i tutaj na samym początku chciałbym dać taką jedną małą ciekawostkę, ponieważ praktycznie dokładnie 4 lata temu przeprowadzałem z Tobą wywiad dla jednego z portali. Nawet sprawdziłem dzisiaj. O kurczę. To było w listopadzie 2015. Ale to chyba było korespondencyjnie, prawda? Tak, bo tak, mailowo. Wcześniej. Więc teraz mamy inną wersję. Czyli dalsza historia. Tak, dalsza historia. Mam nadzieję, że kolejnym razem spotkamy się już przy okazji płyty, która wyjdzie na wiosnę, ale zanim do tego przejdziemy, masz już na swoim koncie Step by Step, Far Away oraz Szczere Serce. Jaka największa nauka Cię spotkała podczas całego dorobku artystycznego? Oj, to przy każdym z tych wydawnictw uczyłem się nowych rzeczy. Na pewno Step by Step to było takie przełomowe, bo pierwszy raz byłem w studio. Pierwszy raz nagrywałem coś, więc to była ciekawa nauka, ale przy kolejnych to były jakby coraz większe oswajanie się z tym światem studyjnym. Ale przy ostatniej płycie myślę, że to było takie najmocniejsze wydarzenie dla mnie, bo nagrywaliśmy całą sekcję, nagrywaliśmy na tak zwaną setkę w studio, więc przygotowywaliśmy ten materiał bardziej koncertowo na płytę. Czyli mieliśmy próby, na próbach jakby dokończaliśmy aranże, wymienialiśmy jeszcze coś. Też słuchałem się doświadczonych muzyków, którzy mówili, wiesz co, może tutaj skróćmy, może tutaj zróbmy tak, a spróbujmy tego. I to była praca bardziej już zespołowa, nie tak jak przy wcześniejszych płytach, gdzie to było takie trochę, jak to mówię, grzebanie w laboratorium, trochę tego, trochę tego. Chociaż Far Away mi się strasznie podoba. Tak? Tak, bardzo. No, to właśnie to było moje pierwsze takie piosenkowe zetknięcie ze studiem, nie? I tam nagrywaliśmy pojedynczo wszystkie traki, tak jak mówię. Dla mnie to jest takie laboratorium. Być może wrócę do tego laboratorium. Chciałem teraz spróbować czegoś innego. No myślę, że tu przy tym ostatnim wydawnictwie, które nadchodzi, nauczyłem się, myślę, że bardzo dużo. No, a czego w szczególności? Wiesz co, same logistyczne jakby kwestie tego, żeby zgrać wszystkich w czasie, żeby terminowo się wszystko zgrywało. Już nie musiałem tylko dbać o siebie, o to, że muszę przyjechać tu i tu i nic więcej mnie interesuje, nie? Musiałem z innymi jeszcze kilkoma osobami uzgadniać terminy, temu pasuje, temu nie pasuje, tu studio, no jakby wszystko trzeba było połączyć, co było trudne, ale te logistyczne wszystkie kwestie to na pewno było wyzwanie dla mnie, bo wszystko, nad wszystkim sam czuwałem tak naprawdę i to było wyzwanie takie dla mnie no ale to niesamowite było potem pracować. Wyjechaliśmy na 3 dni do Lubrzy, do Republiki, do studia, które sobie wymarzyłem kilka ładnych lat temu, jak zobaczyłem taki making of, chyba Mysłowic nagrywała tą płytę i zobaczyłem to studio, zobaczyłem jakby tą przestrzeń i mówię, o kurde, ale kiedyś fajnie by było tam nagrać płytę i to było takie spełnienie marzenia generalnie. A to ja jeszcze wrócę do tych logistycznych spraw, czy to była jedna z największych przeszkód przy tworzeniu twoim ogólnie rzecz biorąc, z tego względu, że ja mam wrażenie, że nie obrażę się za te słowa, że Jakub Kusior na polskiej scenie muzycznej jest, pojawia się i znika na takiej zasadzie. Tak, no kiedyś się tam pojawiłem, masz rację, potem zniknąłem, ale z jednej strony świadomie zniknąłem, bo ja miałem też okresy takie, gdzie kasowałem aplikacje Facebooka, Instagrama i odcinałem się totalnie od świata. Wyjechałem też, jak studiowałem, wziąłem urlop dziekański, wyjechałem na rok na Mazury do Szczytna, do mojej rodzinnej miejscowości, odciąłem się totalnie na cały rok. I co się wtedy robi, jak się nie ma Facebooka ani Insta? Wiesz co, właśnie żyje się bardziej, wiesz,
tą chwilą, bardziej relacjami z najbliższymi i nie wiem, jakoś to było dla mnie takie uwalniające, że stwierdziłem, no okej, nie muszę pędzić, jak dojrzeję do tego momentu, żeby nagrać kolejne rzeczy, żeby coś dalej wrzucać, no to wtedy się na to zdecyduję, ale nie muszę, że nie muszę gnać, bo teraz tutaj już coś tam, ktoś o mnie napisał, tu coś tam się dzieje, jakiś festiwal, jakiś coś tam i stwierdziłem, że okej, teraz chcę sobie trochę się zagłębić w siebie bardziej i pomyśleć, czego chcę, żeby nie robić tego jakoś na siłę. Mhm. Ja ci powiem, że twoje teksty trafiają bardzo do mnie. To jest taki mój klimat, taki typowo jesienny. I moim zdaniem, nie wiem, czy ty tak uważasz, że moim zdaniem jesteś troszeczkę niedoceniony na scenie polskiej. Wiesz co? Nie wiem, mam nadzieję, że płyta to pokaże. Że płyta jakoś może przekona bardziej do mnie. Nie wiem, też wydaje mi się, że teraz jest tak dużo świetnych muzyków, tak dużo tego w internecie, że być może nawet wiele osób nie miało szans usłyszeć tej mojej muzyki, bo jest tego dużo, bardzo, bardzo w internecie i żeby coś znaleźć, no to naprawdę często musi zadziałać albo algorytmy YouTube'a, albo coś innego. Wszystko przed nami. Dokładnie, jak już jesteśmy przy tekstach, to bardzo często tobie można przeczytać, że przekazujesz prawdę o świecie i o sobie samym. I co jest w tym najtrudniejszego? Wiesz co, pierwsza taka próba to było właśnie otworzenie się na język polski totalnie już przy epce Szczere Serce. I najtrudniejsze było to, że tak mi się wydaje, że wtedy jeszcze sobie zostawiałem taką jakąś furteczkę, jeszcze jakieś czasami wieloznaczności. Na tej płycie już jest to... Jakoś tak uwolniłem się już totalnie, że stwierdziłem, że jeśli chcę to powiedzieć, to powiem to w taki, w taki sposób i nie będę jakby za dużo wijał w bawełnę. I chyba no, trudny jest ten proces, żeby się po prostu otworzyć i niektórzy może mają tak, że od razu mają taką w sobie ocenę, żeby, no bo to jest niesamowite uczucie, jak się napisze dokładnie to, co się myśli i nie lawirując za bardzo i nie ukrywając tego, wiesz, w słowach. Sam próbuję, więc wiem, o czym mówisz. Obstawiam, że mi gorzej wychodzi niż tobie, zdecydowanie. No i właśnie, jak już jesteśmy przy tych płytach i o tym twoim rozwoju i o ścieżce kariery, no to na wiosnę planujesz wydać swój debiutancki album, już taki z twoim wokalem, a nie tylko z gitarą. Co już możesz nam zdradzić, oprócz tego, że już mamy singiel promujący? Jest singiel promujący. Na wiosnę będzie pewnie... będę chciał zorganizować koncert. Koncert promujący płytę w dniu jej premiery. Płyta to jest 10 utworów po polsku, cała płyta jest po polsku. No i rzeczywiście bardzo dbałem o właśnie o teksty na tej płycie. I długo je pisałem. I sam wszystko napisałeś, tak? Tak, dokładnie sam. Jakoś tak nie chciałem tam za dużej niedbałości. Czyli chciałem, żeby wynikało coś z czegoś, żeby nie było takich słów bardzo ładnych albo jakichś takich ciekawych, egzotycznych, tylko po to, żeby tam jakoś zapchać luki, tylko żeby to rzeczywiście niosło treść. I to na pewno można się spodziewać na tej płycie. Myślę, że też ciekawych aranżacji można się spodziewać, bo nagrywali ze mną cudowni muzycy. Świetni Sebastian Frankiewicz na perkusji, Krzysztof Puchowicz na gitarze elektrycznej. Wawrzyniec Topa na basie i Szymon Kusior, mój brat, na klawiszach. No ja też są tam moje partie gitary i śpiewam. I fajnie to było, bo to powstawało w tym naszym, te aranżacje powstawały w naszym gronie na próbach, więc można spodziewać się, że to nie jest takie
produkcyjny album, tylko bardziej nastawione na granie na żywo. Czyli nie możemy się tam spodziewać tych utworów instrumentalnych, które były na pierwszym albumie, tym Step by Step, gdzie ten Fingerstyle, tak? Nie. Tamten etap, tak mi się wydaje, że zakończyłem, ale być może jeszcze kiedyś powróci do mnie bumerang. Dokładnie. No i jak już jesteśmy przy płycie, no to porozmawiajmy troszeczkę o utworze PESEL. Jaką on niesie ze sobą naukę? Nie wiem, czy niesie tą naukę jakąkolwiek. Wydaje mi się, że on... Chciałem przedstawić stan trochę człowieka tuż po złamanym sercu, jakby, że coś... Bo ten utwór powstał właśnie jakby... w afekcie na wydarzenie takie w moim życiu. I pamiętam, że po prostu mieszały się uczucia różne. Bardzo mocne zdenerwowanie na tę sytuację. Czucie niesprawiedliwości, czucie jakiegoś smutku, melancholii, potem zatapianie się w tej melancholii. I to jest takie połączenie właśnie takiego, nie chcę przeklinać, ale zdenerwowania, bardzo mocnego zdenerwowania, niezgadzania się na tą sytuację. I trochę też tam ironii wplatam w refrenie. Takiej jakby, że w tym takim trochę tańcu smutku jest takie prześmiewanie tej sytuacji. Nie? No więc to nie jest utwór, który już zgadzam się na to, akceptuję sytuację. Nie, to jest utwór, który ma jakby próbować odzwierciedlić stan duszy człowieka, kiedy właśnie jest złamany. Taka mieszanka uczuć wszelakich. Tak. A kto wpadł na takie zobrazowanie? No bo tam jednak tak tej miłości nie ma. Jest może jakiś bunt wewnętrzny pokazany. Właśnie ten teledysk wymyśliliśmy razem z głównym aktorem Jankiem, ponieważ też spełniamy się niejako filmowo, kręcąc teledyski jako Hedgehog Studio. To jest nasza grupa znajomych, którzy razem od czasu do czasu kręcimy teledyski. No i tu nakręciliśmy, ja generalnie większość ujęć ja nakręciłem. Janek jest głównym aktorem i razem z nim wymyśliliśmy ten scenariusz. Bardziej chcieliśmy pokazać to, że właśnie czasami nie widać po człowieku, co się w nim dzieje, no nie? I do pewnego momentu nie widzimy za dużo, co się dzieje w tym człowieku. Dopiero w pewnym momencie wybucha w tym teledysku ten człowiek i gra świateł. Na końcu teledysku ma pokazać tą nierealność, to właśnie miejsce wewnątrz człowieka, które jest rozpaczone, szalone, które po prostu w tym amoku jakoś tańczy w tym smutku. Tak samo na refrenach, jakby nic się nie dzieje na twarzy aktora, ale jakby projektuje się to, co może on myśli w tym momencie, jakby wspomnienia tej miłości, gdzie on zaprzecza w sobie tą, że miłość mnie nie dręczy już, a jednak cały czas gdzieś tam się to nam wyświetla, no nie w głowie. Więc staraliśmy się tak trochę rzeczywistość z jakąś taką majaką połączyć. No i bardzo uniwersalny utwór. Mi się wydaje, że bardzo dużo osób może zarówno jak ogląda teledysk, jak i słucha samego utworu, odnaleźć swoją historię. Powiedz mi, no musimy czekać na tą płytę, żeby porozmawiać o pozostałych utworach, a czy na podstawie tego, co już wypuściłeś, oprócz tego utworu PESEL, możesz wskazać jeden utwór, który byłby takim hymnem Jakuba Kusiora? To nie wiem, czy jakiś byłby hymnem. Chyba jeszcze żaden. Ale czyli masz nadzieję, że... Mam nadzieję, że ta płyta, jak zostanie wydana, to któryś z tych utworów będę mógł ci powiedzieć na tym razie, że tu mogę... To jak odpalę wywiad za niedługo w sumie i usłyszę to pytanie, no to wtedy będę pamiętał, że jeszcze muszę go raz zadać. Powiedz tak, mi, możemy się umówić. Dobra. Jakie jest twoje marzenie sceniczne? Dlatego, że już kilka festiwali zagrałeś, były też supporty, między innymi Cortezem, ale to już dawno temu. Jakie jest teraz twoje marzenie sceniczne? Jakim festiwalu na przykład zagrać, bądź też w miejscowości? Jednym z moich marzeń jest no na pewno zagranie na tych dużych festiwalach w Polsce, na openerze. Jeden?
na Orange, na Męskim Graniu, no jest dużo tych festiwali, po prostu chciałbym zagrać na nich wszystkich. No dokładnie, chyba każdy artysta o tym marzy, no teraz zwłaszcza mamy ten wysyp tych festiwali fajnych. Tak, więc to jest takie marzenie i jeszcze chciałbym kiedyś zagrać swój autorski koncert w Palladium, ponieważ strasznie podoba mi się ta sala. Byłem na wielu dobrych koncertach tam, no i chciałbym kiedyś tam wystąpić i zapełnić tą salę. Mam nadzieję, że ci się uda. Trzymam kciuki bardzo mocno. I na sam koniec powiedz mi, czym dla ciebie jest muzyka? Jakimś nieodłącznym elementem już mojego życia i że nie potrafię trochę nie tworzyć. Jak długo nie piszę jakiejś piosenki, to jest mi źle. I tam się zamykam jakieś swoje myśli i etapy i mam takie okej, teraz następne coś. I no strasznie to lubię, więc no, to jest takie jakieś, trochę uzależnienie. Tak, jakiś taki już nieodłączny element życia. Trzymam bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że spotkamy się na koncercie w Palladium twoim. życzę powodzenia z albumem, nie mogę się doczekać premiery. No i wszystkiego dobrego chcę życzę. Dziękuję. Dzięki wielkie. Serdecznie za rozmowę.